Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej po meczu. MKS Kuzbor, Sandecenowy Sąd. Witam trenerów, pana Grzegorza Kowalskiego, witam pana Dariusza Wójtowicza. Panowie, proszę po tym meczu, może trener gości. Ja myślę, że to był mocny mecz, jeżeli chodzi o walkę. Taki pierwszy ligowy, każdy chciał coś tutaj dzisiaj osiągnąć. My, bym powiedział w ten sposób, byliśmy trochę za bardzo w wcześniejszych meczach, za bardzo otwartą piłkę, żeby chcieliśmy pokazywać, że umiemy grać i mieliśmy nadzieję, że to będzie przynosiło efekty. Niestety na tych wyjazdach nam tych efektów brakuje. Dzisiaj była trochę inne ustawienie, więcej było zawodników rzuconych, defensywnych, którzy mieli przede wszystkim zabezpieczyć. Myślę, że to nie jest żadna tajemnica, że chcieliśmy zagrać na zero i jak mi się coś udało, to być jeszcze bardziej szczęśliwym. Nie udało się, aczkolwiek tych ostatnich 10 minut już się zrobił tak minimalnie taki mecz, gdzie zarówno Sandecja, jak i my mogliśmy się pokusić o strzelenie tej bramki, bo każdy gdzieś tam miał swoje takie pół szanse czy pół sytuacje, żeby to rozegrać lepiej. Ale tak jak powiedziałem, mecz, który każdy chyba dzisiaj dał z siebie wszystko. Dziękuję za słowo, witam. Panie Dąże, na pewno wszyscy spodziewaliśmy się i lepszej gry i lepszego rezultatu, takiego, który dawałby nam jeszcze teoretycznie nadzieję na to, że możemy się włączyć o grę nie tylko chodzi o strefę środkową, ale o to, żeby zagrozić tym zespołom, które są tam w czubie tabeli. Ale dzisiaj jakby swoją grą zweryfikowaliśmy w jakimś stopniu nadzieję na to, że możemy w tej dyspozycji piłkarskiej, w tym takim potencjale zawodników myśleć o czymkolwiek więcej, jak tylko o tym, żeby te punkty ciułać i dopisywać do konta. Oczywiście z tego punktu absolutnie nie jesteśmy zadowoleni. W naszym wykonaniu dzisiaj był bardzo, bardzo słaby pod względem piłkarskim. Oczywiście nie można znowu zawodnikom zarzucić, że nie chcieli, że nie biegali, że nie walczyli. Chcieli, ale dzisiaj nic nie szło. Jakbym mógł zmienić w przerwie meczu tylko na 6 zmian, to bym te 6 zmian zrobił. Nie chcę mówić kto, co i jak, ale jeżeli w całym spotkaniu stwarzamy sobie bodajże jedną sytuację, strzał, mam tu na myśli strzał Ruda Urbana i to jest wszystko, no to trudno u siebie wygrać mecz. Jakieś pytania od Państwa? Myślę, że w Katowicach Pan powiedział, że Sandecja zagrała najlepszy mecz za Pana taka w kadencji. To był najgorszy, jeden z gorszych? Jeden z gorszych. Na pewno mecz, który byśmy chcieli jak najszybciej o nim zapomnieć. Nie chcę tutaj deprawować jakby wartości zespołu Kluczborka, ale skoro my zajmujemy piątą pozycję w lidze, mamy 20, bodajże 7 punktów przed tym meczem i mniej więcej nie różnimy się poziomem gry od zespołu Kluczborka, no to daje gdzieś tam pogląd na to, jaką wartość przedstawiamy w kwestii możliwości indywidualnych zawodników. I oczywiście tak można ocenić, że ten mecz był jednym z gorszych za mojej kadencji. Proszę bardzo. Po tych dwóch porażkach można się było dzisiaj spodziewać takiego mega zaangażowania u zawodników, a pretensji nie może Pan mieć chyba tylko do Marka Kozioła, no i do Pani środkowych obrońców w tym spotkaniu. Ja powiem tak, że jeśli chodzi o zaangażowanie, to ja nie mogę mieć do nikogo pretensji. Określam, że zawodnicy chcieli. Natomiast to, co zaprezentowali na boisku, to wszyscy widzieli. Faktycznie można było kilku sensownych podań zrobić, jakiejś ciekawej akcji, bo jeżeli gdzieś ten nawet w naszych głowach, czy w głowach zawodników ten pomysł na grę był i jest, to jeszcze trzeba go umieć zrealizować. A dzisiaj niestety nam wiele rzeczy pod względem piłkarskim zabrakło i stąd taki mecz jak nie inny. Wypada tylko w tym momencie w jakiś sposób
przeprosić kibiców za taką naszą postawę, bo do tej pory nie byli przyzwyczajeni do takiej gry w naszym wykonaniu, takiej bezsilności właściwie, drżenia też o wynik do samego końca. I to na pewno jest w dzisiejszym meczu smutne. Czy te dwie porażki spowodowały, że drużyna nie wjechała się z wydołku, że ma jakiś psychiczny kryzys? Ciężko powiedzieć, czy psychiczny jakiś kryzys. No być może jakaś taka, te dwie porażki, niewiara w to, że mimo, bo mówię, gry na jakimś poziomie, bo ten mecz na pewno z LKS-em był na miarę przyzwoitym poziomie, nie wygrywamy meczu, to na pewno oddziaływuje gdzieś tam na psychikę chłopaków, ale nie wiem, czy to jest akurat głównym powodem. Tak jak mówię, chcieli, no widać, że chcieli, no ale jak chcieli, ale nie mogli. No. Nie potrafili dzisiaj, nie wiem, czy pogoda, powiedzmy, godzina meczu, ale to jest taka sama była, tak mówię, dla przeciwnika, jak i dla nas. Mówię, no, graliśmy na takim, wynik oczywiście absolutnie sprawiedliwy, no tutaj, żeby było niedomówień, dwie drużyny, które chciały, ale za dużo sytuacji też sobie nie stworzyły. Dlaczego nie zagrał Peter Borowiczani? No dlatego, że przypuszczam, żeby wyglądał jeszcze gorzej od tych zawodników, którzy byli na placu, bo tak wyglądał w poprzednich meczach i tak prezentował się na treningu. W związku z tym taka, a nie inna decyzja. A to z jego chorobą jest tak katastrofalnie, bo to jest jedna z takich czołowych postaci tego zespołu. Jakby Wiśle nagle Soborowski wyglądał na trybunach i więc ludzie się temu dziwią. No nie, no nie. Z całym szacunkiem do Borowiczanina, nie porównywajmy jakby tego, jaką rolę Sobolewski ma w Wiśle, a Borowiczanin. No oczywiście Pet miał swoje zalety, jeśli chodzi o grę ofensywną i to był jego głównym atutem, ale tak jak mówię, dyspozycja fizyczna, piłkarska, no była taka, nie inna jego i tutaj no po to jest szeroka kadra, że zawodnicy, którzy się lepiej w danym momencie prezentowali w tygodniu, no to dostają oni szansę, no stąd taka, nie inna decyzja. Jakieś pytania jeszcze? Dziękuję bardzo.